Dzień tartaczny, dzień cięcia drzewa, drewna. Aj, Krzysiek, co ty pierdolisz? No kiedyś to było drzewo. Kiedyś to było drzewo. Pomalutku wycinam sobie kantóweczki. Chociaż część osób pewno pomyślał, o, zrobił na jeden film, który miał wyświetleń 500 tysięcy. Nie, moi drodzy, ja go tak używam. Czasami go używam, jak mam czas. Pewne czynności trzeba wykonać pierwsze, a takie czynności drobne to się wykonuje później. Tak jak na przykład najważniejsze u nas jest teraz przygotowanie do zbioru tytoniu, czyli koło 17 musimy tutaj skończyć ten kawałek. No i muszę zawlec maszynę aż następne pole koło piekarni, a tam koło piekarni taki tytoń. Taki jest w sumie największy chyba z tego wszystkiego, co u nas tutaj jest. Troszkę jest przenawozowany, ale to już później będziecie sami zobaczycie. Może nie trzeba było sypać saletą wapniową. I tak troszkę widzę, jest za, no, za duży, za zielony bym powiedział, ale poczekam. Zrzucimy dolne liście, poczekam aż to wszystko dojrzeje. Może pójdzie trochę w pęki. Niektórzy już zaczynają, widzę, kosić jęczmienie. Pierwsze idą jęczmienie chyba o zimę. No i wiecie co? Już kończą. Fajnie, fajnie się to ogląda, wiecie, kurde. Elegancko, pięknie. Tam oglądałem Jokera, oglądałem Szoko. Odcinki fajne nagrane. Bardzo tak dynamicznie, tak da się oglądać. Wiecie, da się oglądać, bym porównał do czegoś tam, ale zabrakowało mi ceny tegorocznych skupów. Nie, ostatnio gdzieś oglądałem wieści na YouTubie. Proponowana cena w skupach 500 zł, zajechał rolnik po potrąceniach 320. Nie wiem, ile to w tym prawdy jest. Piszcie w komentarzach, jak tam u was ceny skupów. No bo ty też... po prostu chcesz kosztorys. Ja chcę kosztorys zobaczyć właśnie. Ja tak widzę, wszyscy się cieszą, bo taki duży jest plon, ale ile oni włożyli w ten plon? No to jest ciekawe właśnie. Nie zabieraj ludziom szczęścia. Nie, wiesz, to nie o to chodzi, wiesz, nie o to chodzi, bo tak oglądam to wszystko, tak piękne, nowe kombajny, nowe ciągniki, nowe przyczepy. Ale ile jest pieniędzy na tych przyczepach? To jest ciekawe właśnie. Może to głupie porównanie, ale wiecie, kiedyś tak się chwalili w PGR-ach. Jaka to wydajność nie było, ile to było z hektara, ile to tego, ile, jak to szybko trwało, jaka ta kampania żniwnia szybko była piękna, to wszystko tak było pokazane kolorowo. Znaczy to było jeszcze czarno-białe, ale tak wszystko tak było ładnie pokazane. Tylko co się ukazało, jak się skończyły dotacje, to się skończyły i PGR-y. A dzisiaj o cięciu drewna. To nie głupa? Głupa cięć można po godzinach. No. Część osób myśli, że ja tylko sobie tak zrobiłem to, żeby nabić 500 tysięcy wyświetleń. Nie, moi drodzy, ja to sobie taki startak stworzyłem. Zawsze jest jakieś drewno chore. Nie mam nie za wiele tego lasu, ale troszkę jest. No i mam chyba 13 na 11, 12 na 11, coś takiego. A to wczoraj ciąłeś? No, te dzisiaj wyciąłem, te wczoraj ciąłem, bo to widać po kolorze, ona troszkę jaśniejsza jest. Także tutaj tylko w doskoku coś tam sobie robię. Z tego może wyjdzie dwie kantóweczki, 14 na 7. O, z niego trzeba będzie zrobić, nie wiem, 10 na 10? No może 12 na 12 się zrobi. Idę po rękawiczkę, bo mi się kurwa zasłon mnie w gardle. Gdzie ten twój kurwa zapierdalacz? Zabrałem go. A czego? Bo też kropi. Oj Boże, zaraz się spoci. Byś zobaczył, ile metrowa poziomica kosztuje. Poziomica? Nie poziomice, tylko prowadnice. No to... Prowadnica do piły, k***a, słuchaj mnie! Świecę wymieniłem, wiesz? Nie wiem, coś ta piła szwankuje. Nagrzeje się, nie mogę jej odpalić. Patrz, coś mi w oko wpadło. Raczej wpadło. Nie wpadło mi, kurwa. Musiałem płakać w nocy, kurwa, za Polsko. Może nie ma setki, 90. Stil 520 zł, Oregon 580 z łańcuchem. O, no. Prowadnica po Power Cut Oregon 90 cm 400 zł. O! No tak 400 zł w górę. Jednak taniej. Taniej ja znalazłem, czy on... Nie, powiedział mi 350, chyba wezmę. 150. Pewno kupię, bo wiesz, takich metrowych nikt nie kupuje. Ale jakiej marki? Oregon. Oregon, no, no. To dobra, powiedziałem. No i się rozpadało nam troszkę. Jak? Równiutko. No widzisz? Widzisz? Precyzja. No wiesz, to już zacząłem już łapać, o co chodzi w tym moim tym. O, patrzcie, ile tu połków już jest. Niedługo będziemy opołek, to są... Ojejcie, co z tym moim okiem, kurde, jest? Powiem tak, już zaczyna się sinieć. Jeszcze robaków nie wiem, ale... Ale jeszcze ładne. Tutaj ładnie wyciąłem, zobaczcie. Piękne są, prawda? Tutaj zrobimy 10 na 10, zobaczymy, co się jeszcze może się wyda zrobić.
jedynie co udoskonaliłem, to to jest regulowane. To się przesuwa teraz. Tak, bo to wtedy tutaj zakręcałem, robiłem na wiertę, ale teraz się to przesuwa. Metrowa, bo ten chyba nie dam rady pociąć, tylko chciałem właśnie ściągnąć mi wóz potrzebny, ten wozik, bo będę stal zamawiał teraz, żeby przywieźć. Tutaj na ogrodzenie trzeba będzie coś kupić. I tu podkładamy. Powiem tak, tu musi być poziomowane, tutaj. Tu musi być poziom. Tu nie. Pomalutku przymierzam się do takiego profesjonalnego tartaku zrobić, ale wiecie jak u mnie jest. Czasu zawsze brak. Jeszcze trzeba kasę zrobić. Tyle podłoże co tu. I wtedy mogę sobie odmierzać. Jak sobie odmierzam? Mam poziomniczkę. Dobra, weźmiemy większy, niech wiedzą widzowie, że też mam duży i teraz tak, mniej więcej w tym miejscu będzie cięło. Cięło będziesz nad tą linię. Tak. To jest dół, tam gdzie zostanie. I teraz, ile tu mamy do tej linii? 13,5. Zaraz zobaczymy, jak to włożymy tu. Lepiej komuś dać zarobić. Ja to robię w międzyczasie. O, tak zrobimy. Odetniemy takie deseczkę. Tak. 10. O, widzisz? Zetniemy opołek. Zetniemy deskę na 3,5 cm. Zawsze się przyda. No, trzeba myśleć, żeby wykorzystać materiał bardzo dobrze. Ciekawe, jakbym tu nie zakręcał. O, spróbuję raz nie zakręcać. Zobaczymy, czy to się coś zruszy, czy nie. Dość stabilnie stoi. Leży. Stoi to. Nawet nie trzeba przykręcać tutaj do tych blach, chyba że później na stojąco, wiesz? No te pierwsze cięcie musisz przykręcić. No pierwsze tak. A nie masz ten... tutaj wrażenia, że to taki brzuszek się zrobił? Gdzie? Tu. No to zobaczymy, no to ściągnę. Ce? Nie? Nie. Tak, żeby to wyszło 10x10 taki słupek. Czyli podkładamy to. Zawsze ta deseczka do czegoś się tam przyda. Coś wyciąć, coś przeciąć. Jakieś żerdzia czy coś. I pod spodem jest linia. No tam pół centymetra, no to. Ile to prowadnica wycina? Z pół centymetra? Z 5 mm? No co najmniej. Co najmniej chyba. No? Jakieś klina chcesz tu dawać, żeby. Nie. Daj mi, zobaczymy, co to jest. 10 na 11, na 12 takie coś można zrobić, nie? No, na 12 zrobię. A tu wyjdzie ile? Tutaj mamy celóweczkę. Spodziewałem się, że zabraknie paliwa. Chociaż zawsze powinno się sprawdzić przed. Więc to znalazłem ci tą prowadnicę z Oregonu. No. 332 zł brutto. No to już trzeba zamawiać. Plus łańcuch. Powiedz ci cenę podał w sklepie bez łańcucha. Chyba tak. Sama prowadnica. Tak mi się zdaje. Bo ja tego drugiego nie potnę. Założę tę drugą. Nie, rozumiem. Dobra. A kurde. Znowu płaczesz? No. Nie jest to odcięcie. Nie jest najmniejszym śnieżem, to jest nie jest odcięcie. W nocy gdzieś się chyba zapłakałem. Rano wstaje, piecze. Może chyba też trzeba przerobić na deski, zrobić stoły i posprzedawać. Tak, ja chcę właśnie stoły zrobić. Zobaczymy, czy w środku. Jaki w środku jest? Czasami w środku może być dziura, wiesz? Może być. Nie.
Dyszkajers? 10. Mhm. A tam? No też jest 10. Jest dycha. 10 coś tam 2. Dlaczego tak? Dlaczego 2 mm więcej jest? Ale czy to jest jakaś różnica? No. A pytałeś się o jakiś łańcuch do cięcia wzdłużnego? Nie. Znaczy no pytałem się jeszcze kiedyś. To jest, jest coś do cięcia wzdłużnego. A tu można było opuścić teczko. Tego się nie da opuścić, bo tam już nic nie ma. Nie. Można było po prostu siekierą tutaj go troszeczkę liznąć, ale kawałek. Dobra, niech tam. To wcześniej ruchome nie było. Znaczy ja to na śruby tak zachęcam. Tutaj modernizacja takiego... drobna. Ej, daj spokój, to nie żadna modernizacja. Damy i tu się wymierzy 10. O, zawsze tu dymi, wiesz? Nie wiem czego, czy się tu nagrzeje, lub tam te resztki takiej trociny idzie. O. I tu jeszcze się coś wytnie. Jak moment to idzie? Elegancko? Nie ma co spać w czasie przerwy obiadowej. Powiem tak, dla mnie to jak tutaj popracować troszkę, to jak pójść do lasu, słuchajcie. No kurczę, sami od. No, nie, nie, to nie, to nie, to nie ma jak opisywać tego. Dwie rękawiczki w kieszeń i do lasu. O, widzisz? I o tę grubość będziemy cieli. Teraz tutaj zmierzę sobie. Ja mam jedno oko tylko. No gdzieś tak. Drugie mnie łzawi. Już mamy takie wzmocnienie. Na kraj zedze tego nie zrobi. Nie ma mowy, to trzeba dwie osoby. O, o, pa, pa, pa. O, jaki piękny. Zobacz jak w startaku, zobacz. Jaś. Także jeszcze mi tylko przyjdzie się zmierzyć z tym wielkim. Tu tak myślę wyjdzie nawet dwie krokwie. 14 na 7. Takie coś wyjdzie, bo wymierzyłem z tego krótszego końca, także... Ale chyba wtedy, jak kupimy sobie prowadnicę metrową, da się zrobić? Da. Z tego krzywolasa coś się zrobi. Zaraz tego podstawiam. O, zaraz tutaj podstawimy ten. O, widzisz? O, zaczynamy stąd i to 10. Zmieści się, prawda? Tu 10 też można, o tak o sobie spokojnie. I tutaj z tej strony też. I wtedy tu 10 mamy i tu 10. O. I cyk. I cyk. O. Żeby nam nie uciekła. Ten kloc jest za długi, ale tak zrobię, żeby dało się na tym zciąć. Może w następnym tygodniu za niego się wezmę, jak tutaj zamówimy tę prowadnicę. Troszkę dłuższą, taka 90 cm z łańcuchem. Także ja to. Szukacie ten łańcuch do cięcia zdłużnego? Nie, nie, na razie tym tniemy, wiesz? Na razie tym tniemy, bo nie ma sensu tam zdłużnego, ja nie umiem jeszcze tam go ostrzyć. Ale są takie osełki specjalne. Ja właśnie później chcę kupić sobie do takiego zwykłego ostrzenia takich, a to też dobrze jest. Ja tutaj tam nie widzę żadnego jakiegoś takiego... No troszeczkę pył jest. No jest też, taki troszkę pył. Wiem. No i słuchaj, no troszkę zabiera, taśmówka też trochę przecież tego zabiera. No zawsze jakieś straty muszą być. Także tu się zachmarza, ale myślę, że nie będzie deszczu, no. No, także do następnego.